Dobra, no to mówią mi tutaj, że słychać. W takim razie witam towarzysze, troszeczkę spóźnienia, 8 minut opóźnienia, problemy techniczne nastąpiły. No tutaj z tej strony redaktor Rafał, Front Antykapitalistyczny, Radio Antykapitalistyczne. No i witam tutaj przewodniczącego koła PPS Wrocławskiego, Piotra Lewandowskiego. A, byłego, no tak. Tylko tutaj jeszcze sprawdzę, czy cię dobrze słychać, bo wiesz co, bo takie jest tutaj ciągle zamieszanie. Zaraz zapytam. Dobra, ciebie nie słychać, mówią. Kurczę. A spróbujemy teraz. No, spróbuj coś powiedzieć. Teraz mnie słychać, czy nie słychać? Czekamy na reakcję tłumu. Dobra, ciebie słychać, mówią, także możemy rozmawiać. Tak więc, no, witam tutaj wszystkich na audycji spodziewanej na temat właśnie jaj i jajek. Tak więc, no, jak tutaj wiadomo, na fanpage'u, na Facebooku pojawiło się zdjęcie wielkanocne z jajkami. No i na tych jajkach było widać sierp młot, uniesioną pięść, Che Guevarę, Fidela. No i nastąpiła wielka burza na ten temat, rozpoczęły się tumult, ludzie zaczęli się tutaj oburzać, że jak to sierp młot, jak to, przecież PPS ma inne tradycje, ma inne tutaj ideały. Od razu pojawiło się na oficjalnej stronie facebookowej PPS-u, że odcinamy się od PPS-u wrocławskiego. Zresztą to, jak ty mi mówiłeś, tą grafikę przesłał ci znajomy z Anglii, który jest w Labour Party, tak? Czyli w tej laburzystowskiej partii. Tak, to jest członek Labour Party z Londynu. Sympatyk taki nasz, można powiedzieć. Mhm. Sam napisał po polsku, przez Jan Zlatan sobie przetłumaczył zdjęcia. Wiadomo, jak mamy czasy. Przesłał, no i trzeba było to udostępnić. Fajna graficzka. I nie spodziewaliśmy się, że akurat takie wywoła takie reperkusje w PPS-ie. Chociaż tam jest tak silna grupa miłośników Józka Piłsudskiego, że ciężko było się nie domyśleć, że za chwilę będzie. Przepraszam za tę przerwę, ale nie mam tu odgłos cały czas. No to wycisz sobie radio po prostu. No, to, nie, to przez telefon tutaj mam. Okej. No i to chyba tyle na początek. W sumie zrobiła się, brzydko mówiąc, burza z niczego. Paniczyki, paniusie się oburzyli. Na całym świecie socjaliści współpracując z komunistami wymieniają się symbolami, współpracują ściśle. Tylko w Polsce nie można, bo jest tradycja obrony swojej kanapy. No i tyle. No tak, no bo przecież tutaj, jak wiadomo, w Polskiej Partii Socjalistycznej, w PPS-ie, działają różni ludzie, którzy uważają siebie za komunistów, tak? A tutaj wystąpiła taka sytuacja, że przewodniczący tutaj, czy senator, który tam, wiadomo, zarządza tym wszystkim, napisał taką wiadomość, że wszyscy ludzie, którzy uważają, że PPS to jest organizacja, która ma służyć do tego, żeby, że tak powiem, dla cierpliwych komunistów, tak? Czyli dla takich, którzy uważają, że rewolucja na przykład nie ma sensu i tak dalej, że warto metodami demokratycznymi. No i ten senator powiedział, no, krótko mówiąc, won, tak? Wszyscy komuniści, którzy tutaj jak gdyby są, mają uciekać, mają wypieprzać. No i jak spowodowało to oczywisty odzew tutaj różnych ludzi, którzy w tym PPS-ie działali, że z niego po prostu występują, tak? No i od tych jaj się zaczęła taka afera. Jak? Od jaj się zaczęło. No więc właśnie, no i tutaj. Znaczy, ja mam wrażenie, że pan senator, jak prześledziłem wszystkie jego wypowiedzi medialne, on nie bardzo stara się iść w tą stronę, żeby Partia Socjalistyczna była wyraźnie zaznaczyła
swoją obecność na rynku politycznym, brzydko mówiąc, rynku politycznym w Polsce, bardziej skupia się na tym, żeby pielęgnować te kontakty z byłym SLD. Wiadomo, tam jest kasa, tam są stanowiska, tam jest poparcie, tam jest jedynka. No to było najbardziej przykre, że jak się czyta takie wynurzenia pana senatora, że na temat osób wyznających trochę inne poglądy, zbliżone przecież jednak, sam nie czuję się komunistą, od razu zaznaczam, to jego wpisy czy też działania powodują to, że ludzie sami się wypisują z partii, bo nie chcą mieć nic wspólnego z takimi działaniami. No więc właśnie tutaj. A za to preferowani są ludzie, którzy tam biegają z faszystami po lesie i oddają hołd bożkom jakimś słowiańskim. Czyli że jakaś frakcja nacjonalistów, tak? W PPS-ie czy co? Antysemitów? Znaczy nie można tego nazwać frakcją, po prostu pojedyncze jednostki, które gdzieś tam bawią się w neopogaństwo albo coś takiego. Albo piją z faszystami i później chwalą się w socjomediach. No to słyszałem o tym rzeczywiście, że jak gdyby prawa ręka tutaj senatora, tak? Jeszcze o tym senatorze tak wspomnę, no, że to jest taka osoba, no można powiedzieć medialna, to jest jak ordynator, to jest pan ordynator, tak? Że to jest taki właśnie człowiek z wyżyn, on się na takiego kreuje, że niby tutaj spodziewało no, by się po Polskiej Partii Socjalistycznej, że będą to ludzie, no tak, bo co myśli taki przeciętny człowiek, który próbuje jakoś się odnaleźć na polskiej scenie politycznej, no to przede wszystkim myśli o partii Razem na przykład, tak, ale no, na przykład myśli sobie, no partii Razem to są tacy socjaliberałowie powiedzmy, no to chce trochę bardziej na lewo i co jest bardziej na lewo, no wydaje się, że PPS, tak, a tutaj mamy pana senatora, który jest taki bardzo, no, człowiekiem, który bardzo mocno podkreśla swój wyższy status, swój wyższy stan, tak, pan ordynator, tak się każe do siebie zwracać i tak dalej. Gdzieś tam w tych mediach bryluje, no i jak dla mnie, to jest taka kreacja się nie na człowieka, który no, byłby bardziej na lewo i socjalistą i tak dalej, tylko to jest taki SLD-owski aparatczyk, tak, typowy taki SLD-owiec, nie? Więc ludzie... No więc ludzie młodzi tutaj właśnie się tym PPS-em jakoś interesują, myślą, że to jest prawdziwa partia lewicowa, no ale to nie jest to, tak? No zderzenie z rzeczywistością niestety bywa trudne, z czego doświadczyli młodzi towarzysze tutaj zapisujący się we Wrocławiu do PPS-u. Tak. Nagle przyszło im łykać tam rybę, która się nazywa Biedroń. Osoby, te, które do nas się zapisały, te parę osób, to były osoby, które gdzieś tam wystąpiły z Razem, bo nie chciały popierać liberała Biedronia. Zapisały się do PPS-u, a to później taka niespodzianka. No właśnie, bo to też niektórzy piszą, niektórzy mówią, że właśnie ten PPS Wrocław to jest nielegalny, że to nigdy nie miało miejsca, że bez żadnego kontaktu z centralą i tak dalej. Jak ty się do tego odniesiesz? A mógłbyś powtórzyć po mnie tutaj coś? Właśnie mówiłem o tym, że są ludzie, którzy uważają, że PPS Wrocław powstał nielegalnie, że nigdzie nie był zapisany, że to w ogóle powstało jakoś z powietrza, tak? A czy to może od początku? Na reaktywację PPS-u we Wrocławiu zdecydowaliśmy się to razem z Tomkiem Rolnikiem z prostego powodu. Przez długi czas namawiali nas do tego towarzysze z PPS-u Bydgoszcz. To są starzy, fajni PPS-siacy, którzy nie patrzą tam na żadne jakieś korzyści, robią swoje od 30 lat, na przykład organizują obchody 22 lipca. A o tym, jakby się pan senator dowiedział, to pewno by już dawno ich wyrzucił. No i zapisaliśmy się. No formalnie wszyscy członkowie PPS-u we Wrocławiu są członkami PPS-u w Bydgoszczy.
I jak to stanowił statut, PPS Bydgoszczy, jak to mówi nawet były przewodniczący PPS Lubelski, PPS Bydgoszcz mógł założyć oddział swój, gdzie chciał. W Nowym Jorku, w Hongkongu, we Wrocławiu. I tak też zrobił. Senator wiedząc, że znając nas, wiedząc, że tu nie będzie potakiwaczy, zamyślił o rejonizacji. Senator, czy to jego grupa. No i chcieli nas podporządkować do Komisji Wojewódzkiej w Katowicach, która tak naprawdę nie wiadomo, czy istnieje, bo tam chyba nawet nie ma trzech kół, żeby mogło być, żeby mógł być okręg. A co bardziej śmieszne województwo. Czyli Rada Wojewódzka. No, my żeśmy się na to nie zgodzili, poznając osoby, które tam są i ich liberalne poglądy na życie. Właściwie nie wiadomo, dlaczego są w TPS-ie, a nie w Platformie. Czy chociażby w SLD. No, zdecydowaliśmy się jednak, że zostajemy w strukturach bydgoskich. Tam są towarzysze, którym ufamy, z którymi od wielu lat współpracujemy. Dostaliśmy wszelkie możliwe pełnomocnictwa, pisma upoważniające do zakładania struktur podpisane przez Radę Wojewódzką w Bydgoszczy i na to stanęło. Natomiast pan senator wymyślił sobie, czy to jego ludzie wymyślili sobie, że wprowadzą rejonizację i ją antydatują. I jest to jeden z nielicznych przypadków chyba w Polsce, kiedy działacze partyjni uważają, że ich decyzje są ważniejsze niż prawo obowiązujące w kraju. No, podstawowa zasada, że prawo nie działa wstecz, no, została naruszona. Tylko po to, żeby wyeliminować no, nieprzychylnych senatorów. No, jaki był tego cel, to nie wiem. Ja wątpię, żeby pan senator wiedział, w jednym z maili do mnie napisał, w maili, którym dysponuję, jak ktoś będzie ciekawy, to mi pokażę, że no, tak naprawdę nie byłoby sprawy, gdyby przewodniczący Rady Wojewódzkiej w Bydgoszczy poprosił go o to osobiście, żebyśmy mogli założyć koło, a nie sam zadecydował. Czyli została urażona tutaj duma i ambicja pana senatora i koniec. No i też niektórym się wydaje, na przykład, no właśnie, bo te, tak też mówię o tym, co ludzie mówią i co słyszę gdzieś w internecie od ludzi i tak dalej, to wszyscy zwracają uwagę na to, że PPS to jest partia demokratyczna, że tam właśnie jest taka realizowana ta idea socjalizmu, tak, czyli uczestniczy każdy człowiek, może wyrazić swoje zdanie, a z tego, co ty mówisz, no to jest partia skupiona wokół jednej osoby, która jak gdyby próbuje, która właśnie no, nagina te demokratyczne zasady, które w zasadzie są fikcją, tylko po to, żeby promować te osoby właśnie. Znaczy mam wrażenie, że bardzo szybko została uwłaszczona ta partia przez grupę senatorską. Szybko po wyborach senator został wybrany senatorem, czyli jest zasada dzieli rządź. Wszyscy słuchają się, co pan ma do powiedzenia. No i tyle. Kto się nie podporządkowuje, droga wolna, może odejść. Partia nie jest potrzebna, potrzebny jest szyld. Bo tak się uzyskuje jedynkę na liście wyborczej. Czyli jak gdyby wszystko, ta cała idea i nie wiem, patos jak gdyby rozpływa się w naszej tutaj demokratycznej trzeciej RP i walce głównych sił odpowiedzi, tak? Oczywiście to ciężko powiedzieć, czy się rozmywa. No nie ma się co rozmywać. No, PPS to jest malutka partyjka na skraju życia politycznego w Polsce. Tak naprawdę nic nieznaczące. Jeżeli ktoś coś chce robić w takim małym otoczeniu, a jest jakiś lider, który ma swoje cele, no to zawsze będzie tępiony. I to nie ma znaczenia, czy to będzie PPS, czy to będzie KPP, czy to będzie PiS, jak będzie malutki już kiedyś, miejmy nadzieję.
Zawsze tak będzie. No ale też właśnie taką czytam opinię jednej z tutaj chyba z działaczek PPS, która napisała coś w tym stylu, że ty celowo chciałeś podpiąć się pod Bydgoszcz, ponieważ chciałeś właśnie prowadzić tą bardziej lewicową kampanię, a nie chciałeś pod Śląsk, ponieważ nie wiem, nie pozwolili ci na takie lewicowe poglądy, czy coś w tym stylu, tak, coś takiego pamiętam. Prawda jest taka, że jakbyśmy się przenieśli do tego Śląska, to byśmy ten Śląsk przejęli za chwilę, tak? To było nas zdecydowanie więcej niż członków na Śląsku prawdopodobnie w tej chwili. I taka jest prawda. A to, że ma się do kogoś zaufanie, to chyba lepiej, że się działa z kimś i do kogo się to zaufanie ma, niż z kimś, do kogo to zaufanie jest zupełnie zerowe. No czyli była taka sytuacja, że Bydgoszcz mógł was tutaj dołączyć do jako koło wrocławskie do siebie i żadne prawo partyjne tego nie zabraniało, tak? Dokładnie tak. Ale później nastąpiła taka zmiana. Tak. Rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy o tym, analizowaliśmy to z twórcami statutu obecnie obowiązującego w PPS-ie. Wszyscy twierdzili, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś zabraniał powstania koła Wrocław pod auspicjami Rady Wojewódzkiej i Bydgoszczy. No to sprawa jest krótko wyjaśniona, jak gdyby. Myślę, że... A to, że panowie sobie antydatowali później jakąś uchwałę o rejonizacji, bo prawo nie działa wstecz, tak jak mówiłem wcześniej, i to już był ich problem. Możeśmy się tym zresztą nie przejmowali, działaliśmy dalej. A że grupa była mocniej lewicowa niż pozostałe i mocniej aktywna niż pozostałe, no to byliśmy igłą w oku. No, bardzo szybko, że tak powiem, PPS Wrocław tutaj zyskał lajki na Facebooku, tak? Też podobno tutaj na Twitterze macie więcej followersów niż PPS oficjalny. Także no tutaj PPS Wrocław no wyrósł bardzo mocno na tej scenie, tak? No od początku prezentujemy jakiś taki sztywny, mocno radykalny, no socjalistyczny. Nie bawimy się tam w wybory, zresztą od początku, jak mieliśmy pierwsze zebranie. Na pierwszym zebraniu ustaliliśmy, że my nie działamy pod wybory. Że wybory nas nie interesują. Mamy robić swoje, mamy zbliżyć się do ruchu związkowego, dlatego była podpisana umowa ze Związkiem Zawodowym Piotra Ikonowicza, Szumlewicza, przepraszam. W tą stronę chcieliśmy iść i w tą stronę szliśmy. A że to się nie podobało, bo nie zbieraliśmy podpisów na ulicach pod Biedronią czy coś, no to już nie nasz problem, że tak powiem. No czyli młodzi działacze, młodzi tutaj aktywiści, no zawiedli się, można powiedzieć, na tym PPS-ie. No i też mam takie pytanie o ciebie, bo też jestem młodą osobą. O co chodzi temu senatorowi, że nie pozwala, żeby prawdziwe lewicowe ideologie głosić i je szerzyć? O co mu chodzi tak naprawdę? Nie wiem, o co jemu chodzić. Tak naprawdę nie wiem, czy on sam wie, o co mu chodzi, oprócz tego, że... No za 3 lata są kolejne wybory, a władza wiadomo pociąga. Czyli takie pragmatyczno-zyskowe podejście, tak? Że tylko o to mu chodzi? No, to jest smutne, tak powiem. Innego wytłumaczenia nie ma. No. Pozbywać się parunastu osób, czy przeszkadzać od początku w działalności parunastu osobom w mieście. W sytuacji, kiedy praktycznie żadne koło w Polsce nie istnieje, oprócz chyba Warszawy, Śródmieścia i Bydgoszczy właśnie. Ale oba te ośrodki też są, szczególnie Warszawa, jest w opozycji do obecnej ekipy. Oczywiście króluje wśród Rady Naczelnej mniemanie, że to chodzi o to, że to warszawki pozbyto się z Rady Naczelnej. Ale prawda jest taka, że tam są po prostu bardziej radykalne osoby,
mimo wieku niż swojego wieku, niż te osoby, które w tej chwili rządzą PPS-em. I to się może nie udawać. No na pewno taka tutaj informacja, którą ty przekazujesz, no spowoduje, że tak powiem, zawód wielu młodych ludzi, ale słyszałem też od pewnej kobiety właśnie, że w PPS-ie to jest normą, że co jakiś czas przychodzą fale, że młodzi ludzie wstępują, że się angażują, potem ci młodzi ludzie się rozczarowują, przychodzi znowu nowy czas i znowu nowych młodych ludzi ta partia gdzieś tam przyciąga i to takie falowo odbywa. A jednocześnie ta partia nie ma żadnych ambicji, żeby stać się większą, tylko po prostu właśnie lubi... No bo zawsze wygrywa ten epatowanie tosem, historią. Historią, mówi się o Burzaku, wspomina się Ciołkowszy, natomiast samemu się nic nie robi, żeby do tych postaci... dołożyć do tej cegiełki PPS-u. To się po prostu trwa. No tak. No, to raczej nie wystarcza na to, żeby działać. Na to, żeby się rozwijać. No tak, no zresztą... A że te fale do PPS-u są, były zawsze. Były za czasów Ikonowicza, były później, gdzie zapisywał się do PPS-u Zandberg, który chciał bardzo szybko przejąć PPS. Także to jest normalna sytuacja. Teraz też powstała młodzieżówka, za chwilę jej nie będzie. Jest to trendy w tej chwili, za chwilkę już nie będzie. Nie będzie się czym chwalić. No chyba, że przepustkami. Do Sejmu, tak? Tak. Z czego żartują sobie tutaj młodzi towarzysze we Wrocławiu. No więc no, też słyszałem takie różne opinie o PPS-ie, właśnie różne afery, które tam się wypętywały i tak dalej, na przykład, że ktoś, jakiś działacz, nie wiem czy ty znasz tą sytuację, ale próbował napisać list, chyba do rady tam nadzorczej, ale czy jak to się naczelnej, tak, i się okazywało, że adres już nie jest ten sam, że list się odbijał od drzwi, że okazywało się, że nikt tam nie mieszka i tak dalej, no i... Właśnie tak mi się obiło, że była taka sytuacja, że towarzysz z Gdańska wydaje, że pisał list do Rady Naczelnej, prosząc, aby go poinformowano, ile osób należy do struktur na Śląsku. Zbywano go najpierw milczeniem, potem nie odbierano poczty. Się okazuje, że to jest największa tajemnica. Żeby broń Boże nie ruszyć status quo, to by się okazało, że coś tam mogło być nie tak. Ale czy to afera? Nie wiem, bo to, być może jest to normalne już w tej chwili działanie jakoś standardowe. No ale też właśnie była taka jeszcze akcja, że jeden człowiek pytał na przykład, atakował bardzo mocno właśnie Szumlewicza, że jest Żydem, tak? Że jakie ma pochodzenie, że wygląda na Żyda, czy coś takiego i tam było... Nie, to on nie był z PPS-u, on to kolega prawej ręki, zdaje się, pana przewodniczącego Rady Naczelnej. Chwaliła się, że piją za Polskę, a człowiek ten, z którym on pił, no to z wpisów, które zamieszcza na Facebooku, widać, że to jest antysemita. A to już z Piotrkiem Szumlewiczem, to już nawet Szumi nie wytrzymał, tam coś mu wypisywał. No i właśnie, no i taką mamy sytuację no, aktualnie, no, jeżeli chodzi o tutaj polską lewicę, tak, powiedzmy na lewo od razem, bo komuś się razem nie podoba, no i teraz, wiesz, powiedzmy masz tych młodych ludzi, którzy może tutaj słuchają nas i chcą działać, czy ty masz, już tutaj gadaliśmy, rozmawialiśmy o tym, że no PPS to nie jest tą partią, do której należy wstępować, żeby działać, bo to się niczym dobrym nie skończy. Ale czy ty masz do nich jakąś receptę, jakąś propozycję, jakieś rozwiązanie? Czy mam rozwiązanie? Ustana w paręnaście osób dzisiaj na szybko wymyśliliśmy pomysł, że
zawieszamy działalność w PPS-ie swoją, nie wypisujemy się, żeby nie było zrobić przyjemności tam towarzystwu PPS-u, ale zawieszamy swoją działalność do czasu, aż nie będzie normalnie. I zakładamy coś takiego, co się będzie nazywało inicjatywa antykapitalistyczna. Ma to z założenia być, do którego będą partii, ale też nie związani z nikim i z niczym, związkowcy, ale to jest etap, tak jak mówię, no, sytuacja była rozwojowa i bardzo szybka. No, dlatego jesteśmy na etapie wstępnym, ale wszystkich chętnych, którzy nie zgadzają się z obecnym stanem rzeczy, nie chcą podrywać, jak SLD czy inne partie socjaldemokratyczne, łącznie z PPS-em, tutaj też ich liczę. W rzeczywistości zapraszamy do współpracy. Jesteśmy na tym etapie, że każdy głos będzie się liczył przy pisaniu i programu, deklaracji ideowej, czy określaniu, jak będą struktury wyglądały. Z góry zakładamy, że cała działalność będzie kolektywna, tak samo kolektywnie i jawnie będą podejmowane decyzje. No tutaj, no szczerze mówiąc, no coś interesującego wreszcie, nie? No ale też pytanie, czy to się uda, czy coś takiego chwyci, tak? Nie wierząc, że to się uda, to byśmy w to nie brnęli, a jakieś pierwsze kroki zostały poczynione. Informacja poszła w Polskę, zainteresowanie zwrotne jest mega duże. Sam jestem zaskoczony. Także bądźmy optymistami, powinno być dobrze. No, ja tutaj obserwowałem i rzeczywiście od czasu, kiedy była zmieniona nazwa na fanpage'u z tam PPS Wrocław na właśnie inicjatywa antykapitalistyczna, to przybyło bardzo wiele lajków na stronę. Bardzo wiele. No, jak na nas to dużo, jak na małą strukturkę i na początek to dużo. Może jedni powiedzą, że to mało i że bardzo mało. Dla nas to bardzo dużo i najfajniejsze były te informacje, które dochodziły do nas na priwa. Są bardzo pozytywne, krzepiące. Ludzie się zgłaszają z różnych stron Polski, także może nie będzie źle. A może jest szansa, że powstanie z tego jakiś fajny ruch społeczny. No ruch, którego aktualnie brakuje, ponieważ no brakuje nam aktualnie, tak jak obserwuję, patrzę, no jakiejś poważnej siły lewicowej, ale takiej lewicowej naprawdę, tak? Bo powiedzmy na przykład dzisiejsza partia Razem, to, że tak powiem, jak chodziło o ten projekt specustawy PiS-u w związku z koronawirusem, no to i tak ci lewicowcy, tacy niby prawdziwi, przewidywali jakąś tam pomoc dla przedsiębiorców, żeby ich ratować i tak dalej, że właściwie nie zaproponowali niczego nowego w związku z tym koronawirusem. W związku z tym koronawirusem, tylko no, robili jakieś drobne kosmetyczne uwagi dla ustawy PiS-u, tak? No i takich przykładów. Na palcach i na ręku można policzyć osoby, które się fajnie zachowały. No tak. To była Dziemianowicz-Bąk na pewno i Wojtek Konieczny. Tak, to Wojtek Konieczny, ten co pięć podnosił w Sejmie, tak? Tak. To jest symboliczne rzeczywiście. Przy zaprzysiężeniu Hamona posła to było, tak? Tak, w czerwonym listopadzie, czy białej. No i dobrze, no i mamy tutaj, tak powiem, początek czegoś nowego. Może zapraszamy, no, ja tutaj zapraszam, no, ludzi, którzy się zawiedli jakimś PPS-em i tak dalej. I pan senator ich, że tak powiem, no, delikatnie mówiąc, wykopał, czy kazał im po prostu spieprzać, tak? Bo znak protestu. To nie tak, że zostali wyrzuceni czy coś. No po prostu się wkurzyli i wyszli. A te głosy, które tam odcinały się od jakichś ich poglądów, tak? Ale się okazało, że nie ma dla nich miejsca. Nie no, ale ja tam... Mimo, że dzień czy dwa wcześniej byli pani po plecach. Nie no, ale ja tam widziałem taki wpis, to był senatora, tak, pana senatora, który pisał, że osoby, które myślą, że działając w PPS-ie, działają ku temu, żeby, że tak powiem,
małymi kroczkami wprowadzić komunizm, to że nie jest oparte dla nich. A ja wiem, że wiele jest takich osób, które podpisywały się pod szyldem PPS-u i mają właśnie takie poglądy, że ich celem jest wprowadzenie tam socjalizmu, tak, gospodarki opartej o socjalizm i tak dalej. A tutaj się okazało, że to, że no, no wiadomo, że ten pan senator nie ma takiej mocy sprawczej, tak, żeby kogoś tam wykopać, tylko on jakoś tam wypowiedział swoją prywatną opinię i tak dalej, no ale tak samo przecież prezes Jarosław Kaczyński jest tylko feregowym posłem, prawda, a ma władzę nad całym krajem, tak, no więc no, to myślę, że to jest, można, myślę, że według mnie to jest jakaś tam analogia między jednym a drugim. No ale dobrze. Ale też sam ten wpis świadczy też o tym, że traktuje kolega senator, czy pan senator, przepraszam, partię jako swój prywatny folwark, tak? Mówi kto, z jakimi poglądami może w niej być, kto nie, kto może trzymać piękny czerwony sztandar z trzema pięknymi literami. To już jakaś bzdura. To już pan będzie decydował za chwilę, kto może być socjalistą, kto nie i od jakiego, do którego momentu są poglądy socjalistyczne są właściwe, które nie. A tam zdaje się w odpowiedzi dostał prośbę o douczenie się od jednego stowarzyszenia. Zobaczymy, może skorzystam. No, ja szczerze mówiąc, jako młoda osoba, mi się nie chce angażować w takie konflikty jakieś personalne, jakieś tam, że wchodzę, a to nagle się okazuje, że jakiś pan senator, że jakiś ten, jakieś takie typowo parlamentarne. Wiesz mi, że też mi się, że nam się też nie chciało angażować. No tak jak mówię, gdybyśmy nie zostali poproszeni o reaktywację Goła we Wrocławiu, to i namawiani byliśmy chyba przez pół roku z Tomkiem. I dopiero jak koledzy z Warszawy zaczęli nas namawiać, cisnąć, no to wtedy żeśmy się zdecydowali. No dobrze, posłem nowe władze, będzie lepiej, inaczej. Się okazało, że jest gorzej niż było. Właśnie, bo tutaj słyszałem właśnie, że niby młodzieżówka PPS-u działa prężnie, ale też ja tutaj widzę taką schizofrenię trochę, bo na przykład młodzieżówka PPS-u chyba w Gdyni, albo no już nieważne w którym mieście, ale miała baner protestujący przeciwko właśnie tej sytuacji z Evo Moralesem, tak? To była kartonada zrobiona przez właśnie towarzyszy z Warszawy, tą taką wyklętą warszawkę. Wymyślona tutaj we Wrocławiu, w obronie Evo Moralesa. No i tam oczywiście z czerwonymi flagami młodzież stanęła, trzymała, kartonadę zrobiła. Z tym, że później chyba dopiero się skapnęli, że Evo Morales jest komunistą. No i to schizofrenia, o której mówiłem. Za późno. Że młodzi chcą coś robić, że młodzi coś czują i wiedzą, ale centrala na to nie pozwala i nie dopuszcza takich akcji, tak? Znaczy ja nie mam do nich żalu, do młodych, czy broń Boże. Zostanie z nich 5-10 może za pół roku, rok. To będzie wszystko, o ile w ogóle. Bo zawsze z tych zrywów zostaje po 2-3 osoby, 5 max. Za rok już nie będzie mowy o młodzieżówce. W takiej małej partii młodzieżówka jest potrzebna jak rybie ręczne. Młodzieżówka jest tylko po to, żeby było dobre samopoczucie, co po niektórych. I broń Boże, tam skanalizuje się ich aktywność, energię. Bo broń Boże, żeby nie chcieli czegoś tutaj zmieniać, bo wiadomo, radykalizm młodzieżowy jest trochę inny. No i tak od jaja się wszystko zaczęło, no i ta sytuacja eskaluje ciągle. No i mam nadzieję, że do tego. Eskalacja została przerwana przez nasze wystąpienie z PPS-u. To znaczy zawieszenie działalności i zawieszenie członkostwa w PPS-ie. Dla nas temat, że tak powiem, jest skończony. Ciągną go osoby z PPS-u, tam z Rady Naczelnej, wyciągając różne wpisy.
mające na celu ośmieszenie. I bardzo im za to dziękujemy, bo coraz więcej osób zgłasza się tutaj do nas, pisze, lajkuje. Jest to miło. Miło, że na koniec ludzie robią z PPS-u, robią nam reklamę. My nie będziemy wymieniać PPS-u. Gdzieś tam nie chcemy, nie chcemy im robić też reklamy. Czy a raczej antyreklamy. No tak, no i tutaj też jest taka sprawa właśnie, co z tą lewicą w Polsce, tak? Czy to, wiesz, bo tutaj mamy tą całą sejmową lewicę, jak mówisz, tutaj są tam jacyś ludzie konkretnie, którzy może mają jakieś ideowe rzeczywiście poglądy. No ta cała sejmowa koalicja lewicy, no wiadomo, tam jest część Wiosny, a we Wiośnie to tam są spadochroniarze z, na przykład z partii Nowoczesna. Jest też SLD, no SLD to wiadomo, że to jest partia przedsiębiorców, że tam są jacyś przedsiębiorcy, że tam są jacyś burżuje, tak, jacyś kapitaliści i tak dalej, jako tam posłowie, czy tam koledzy tych posłów i tak dalej, no i niby jest ta lewica w Sejmie, ale jakby jej nie było, nie? No wiesz, w każdej z tych partii znajdziesz porządnych ludzi, to nie tak, że generalnie wszyscy są źli i niefajni, nie? Jestem przeciwnikiem generalizowania. I tak samo jak w PPS-ie zostało bardzo dużo fajnych osób. Znaczy na tą ilość członków oczywiście. Natomiast myślę, że SLD no, po zmianie szyldu troszeczkę pociągnie. Będzie traktowane jako alternatywa do popisu. A co z lewicą społeczną? Myślę, że to będzie ciężko. Ciężko jest z dwóch powodów. Za dużo liderów i za mało żołnierzy. O, to tradycyjnie. No właśnie. Ludzi do pracy na lewicy społecznej jest mało. Każdy chce być liderem, każdy chce być przewodniczącym. A jak nie wykazujesz takich cech, to jesteś od razu podejrzany. No tak, to jakby popatrzeć na te różne organizacje, które no działają gdzieś tam na lewicy, to są takie malutkie grupki z jednym liderem i no i właściwie każdy z każdym toczy jakieś konflikty personalne czy inne i tak dalej. Tak. Kanapa na kanapie. I w zasadzie ja tak na przykład jak dołączyłem, znaczy no dołączyłem, no zainteresowałem się ruchem lewicowym jakoś tak półtorej roku temu, tak całkowicie już na serio, bo wcześniej rzeczywiście też miałem takie jak gdyby poglądy podobne, no ale właśnie zaintrygowało mnie to, jaka jest mnogość tych konfliktów i jaka jest mnogość tych historii, która taka pojedyncza osoba działająca powiedzmy w lewicy od 20 lat, tak, czy iluś, ile ona ci jest w stanie opowiedzieć historii różnych konfliktów i znaczeń, które w zasadzie w obliczu całej polityki to nie znaczą nic, ale dla tych ludzi to jest monewerek, tak? Ale na prawicy ponoć jest tak samo. Tylko, że oni kłócą się w przedpokojach, natomiast na salony wychodzą, udają szczęśliwych, pogodzonych, działających razem, wspólnie dla dobra sprawy. U nas niestety te ambicje są tak duże, że jeden do drugiego potrafi się nie odzywać przez wiele lat. No właśnie, no i tutaj właśnie no my żeśmy... Może to kiedyś minie. No dobrze, no my tutaj zobacz, zorganizowaliśmy front antykapitalistyczny jako sojusz anarchistów i komunistów. Wydawałoby się, że nie do pogodzenia, tak? Chociaż no wielu ten sojusz przeszkadza, wielu ludziom z lewicy ten sojusz przeszkadza, tak co tam gdzieś się uwidacznia na Facebooku czy na YouTube. Czemu ma przeszkadzać coś? Ja to właśnie gratuluję, że udało wam się zrobić jakąś fajną akcję. No. Do której zresztą PPS Wrocław też przystąpił. No OBS, tak. Przy roznoszeniu i pomocy osobom starszym. Tak. To nie filmowaliśmy tego, żeby nie puszczać. Natomiast sama idea współpracy nie jest niczym złym, a wręcz przeciwnie. Macie radio, nadajecie, robicie jakieś fajne akcje. Myślę, że tu nie ma co patrzeć na głosy na osób, które zawsze będą wszystko nagrywały, tylko po prostu robić swoje. No i też taką zasadą się kieruje, oczywiście, tak, ale zawsze gdzieś tam głosy docierają, wiadomo, że to
nie jest motywujące, jako niby twój kolega lewicowiec, który zresztą ma ten sam cel co ty, czyli jest jakoś negacja, obalenie tego kapitalizmu, bardziej jest wrogi wobec ciebie niż wobec prawicy, tak? Że prędzej sobie zbije piątkę z kapitalistami niż tobie spojrzy w oczy, bo tak jest zacietrzewiony przeciwko tobie, tak? Dlatego należy robić swoje, nie czytać wpisów na Facebooku, omijać wszelkie możliwe grupy, a na Facebooka wchodzić tylko po to, aby odpocząć i nie zajmować się tam polityką. Ewentualnie prowadzić jakieś strony swoje i też się nie przejmować, co inni o tobie piszą. Bo to jest samonakręcająca się karuzela wariactwa. No też tak myślę, jak słucham różnych tam wypowiedzi. To właśnie dlatego też nie ma co słuchać. Czasami... Znaczy, moje osobiste podejście jest takie, że zaczynam się już z pewnych rzeczy śmiać. No, coraz mniej jest w stanie rzeczy czy osób mnie obrazić. Słowa, które płyną z ust tych osób, które nie lubią innych, to są tak naprawdę skierowane do nich. No. Jeżeli ktoś twierdzi, że ty robisz coś źle, no to znaczy, że on nie robi nic i ci zazdrości. Dlatego warto robić swoje i nie patrzeć na nic. No to bardzo ważna nauka. Myślę, że warto to wdrożyć, chociaż wiadomo, że nie jest lekko. No, lewica gdzieś tam się w tym planktonie ciągle tapla i z tego planktonu wyjść nie może. Plankton się gryzie z planktonem i gdzieś tam ciągle na marginesie pozostaje. Tak? A są sprawy społeczne nierozwiązane. Jest teraz epidemia koronawirusa. Kapitalizm się sypie. I współpracę nawiązujemy oczywiście, tutaj front antykapitalistyczny działa, tak, no ale wiadomo, że są ludzie, którzy po prostu nie są w stanie zauważyć tej sytuacji, która się teraz pojawia i tej okazji, można powiedzieć, nie? Tak, w tej tragedii, która się objawiła, zaproponowania czegoś innego po prostu. Znaczy, czy się sypie, to nie byłbym aż takim optymistą. Na pewno ujawił swoje słabe strony i na pewno uzmysłowił ludziom w społeczeństwach, że nie jest tak fajnie i tak sympatycznie, jak by się mogło wydawać wcześniej. Bogaty Zachód bardzo długo nie patrzył na Afrykę, na Amerykę Południową, na Azję, gdy się okazało, że przychodzi co do czego, trzeba szukać ratunku w Chin. Tak? No. Moim zdaniem też kapitalistyczne. Dlatego on się chwieje w posadę. Pokazał tylko swój drobny ułamek słabości. Natomiast czy my będziemy potrafili znieść się poza te swoje podziały, kłótnie na lewicy społecznej i coś zrobić, to wspólnie, no to wszystko od nas zależy, czy gdzieś to pójdzie. Dlatego też ten pomysł na tę naszą inicjatywę antykapitalistyczną polega na tym, że nie będziemy się kłócić o historię, o to, czy czerwona książeczka była niebieska, czy jasnoróżowa, czy cokolwiek innego. O Stalina, Lenina. Idziemy od dzisiaj do przodu, patrzymy, co można do przodu zrobić i tyle. Z historii brać tylko to, co jest naprawdę potrzebne i niezbędne. Resztę zostawiam z tyłu. Mam nadzieję, że to jest ten pomysł na to, że się powinno udać. No też właśnie tutaj kolega anarchista, który tutaj z nami działa, anarch, on właśnie często opowiada o tym, że są jacyś ludzie gdzieś tam w internecie, którzy potrafią debaty godzinne toczyć na temat tego, co Bakunin powiedział, czy Kropotkin napisał. Wymieniają się wiedzą, że tak powiem, no, kto więcej przeczytał, kto więcej ten, ale jak trzeba iść ulotki roznieść na ulicę albo powiedzieć bezdomnemu, to o, nie, my nie. My tutaj zajmujemy się poważnymi sprawami, poważnymi debatami gdzieś tam na jakichś czatach, których nikt nie czyta, tak? I mają wiedzę, mają ten, ale żeby, jak przychodzi sytuacja, żeby wyjść na ulicę, to unikają tematu jak ognia i nagle nabierają wody w usta i tak dalej, nie? A to tak jest wszędzie. U nas po prasie we Wrocławiu też tak był taki chłopak, który rzucał na lewo, na prawo szczegółami z historii PPS-u. Po czym jak przychodziło do jakiejś takiej realnej potrzeby pomocy czy coś, chłopaka nigdy nie było. Nie? Natomiast godzinami potrafił w internecie bronić
Burzaka, Piłsudskiego, czy fascynować się serialem z TVP o młodym Piłsudskim. No i właśnie, to jest ten problem. Zresztą to też jest fenomen, bo dużo osób z PPS-u na co dzień wiesza psy na TVP, a po czym uznają, że kultowym serialem jest dla nich właśnie młody Piłsudski, bo gdzieś tam prawicowa telewizja przepuściła fragment sztandaru PPS-u. No i to jest takie przywiązanie do historii zbyt mocne, tak? No ja nie wiem, czy tamci działacze chcieliby, żeby ktoś żył ich przyszłością, czy nie woleliby, żeby rozwijał partię do przodu. Ale nie tak jak w tej chwili. Nie wiem, czy by byli zadowoleni jeszcze z takiego mariażu z socjaldemokratami. No właśnie. Okej, okay, na komunistów też by się krzywili, ale nie wiem, czy by byliby, kurczę, za tym, żeby sprzedawać swoje socjalistyczne ideały i leść na kolanach do SLD. No tak, no tylko to właśnie, że tak powiem, jest czas na debatę, a jest czas na działanie, tak? Jak przychodzi czas na działanie, to należy po prostu uchwycić to, co się ma pod ręką i pomagać, tak? Czy działać, czy sztandar, czy cokolwiek, no i iść, a nie się wreć o jakieś kłopoty, o których zwykły człowiek to nie ma zielonego pojęcia w ogóle, o co się tam ci ludzie kłócą, tak? No ale niestety tak ludzie. Dlatego należy zacząć robić swoje. Jak mówię, dla nas historia PPS-u Wrocław skończyła się w dniu dzisiejszym po głosowaniu, że zawieszamy działalność. Wiadomo, jest to świeże, dlatego emocje jeszcze jakieś są, ale idziemy dalej. A jajkami nie się przejmują ci, których te jajka bolą. No i to dobre podsumowanie. No i... Dokładnie. No to myślę, że na tyle dzisiaj. Dziękuję bardzo za rozmowę i na koniec jeszcze raz tylko gratulacje za tą waszą inicjatywę, za to radio. Postaramy się pomóc w promocji, tak żeby coraz więcej osób was słuchało. No ja też dziękuję, że wziąłeś udział i podzieliłeś się tutaj swoimi opiniami. No mam nadzieję, że nie zanudziłem was wszystkich. Nie, tutaj widzę, że liczba słuchaczy to jest coraz większa. No ale niestety już kończymy. No już tutaj widzę 40 aktualnie. O, a ile osób z PPS-u, niech podniosą rękę? Miało być tutaj pytanie, ale widzę, że mało tych, nie ma pytań w zasadzie. No to dobrze. Dobra, no to dzięki. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich z socjalistycznym pozdrowieniem. Cześć.